Wiemy już na pewno, że po dwóch latach przerwy Jawor powraca do tradycji organizowania imprezy poświęconej najcenniejszemu z pokarmów, jakim jest chleb, zmieniając i rozszerzając jednocześnie jej formułę o lokalny potencjał oparty na tradycjach związanych z cukiernictwem i piekarnictwem. W dniach od 29 do 31 sierpnia bieżącego roku odbędzie się święto chleba i piernika. Formuła nowej imprezy jeszcze bardziej będzie sięgać do korzeni i tradycji jaworskiej ziemi. Wykorzystana zostanie spuścizna przodków, którą dokumentują m.in. liczne eksponaty w Muzeum Regionalnym, w tym oryginalne formy piekarskie sprzed 350 lat oraz elementy architektoniczne kamienic w rynku pochodzących z XVI i XVIII wieku. Święto Chleba i Piernika będzie imprezą wystawienniczą i rzemieślniczą branży piekarniczej oraz cukierniczej, ale niezapomniane zostaną również wymiary kulturowe, bo chleb jest wspaniałym symbolem chrześcijańskim, którym się dzielimy. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy chcą pokazać różnorodność smaków, gatunków i metod wypiekania chleba i piernika na przestrzeni wieków. Będziemy kultywować staropolskie tradycje związane z pieczywem i jego symboliką. Piekarze i cukiernicy będą solą tej imprezy, prezentując swój najwyższy kunszt. Organizatorzy zamierzają promować wysokiej jakości pieczywo i wyroby cukiernicze, które muszą konkurować z wyrobami pochodzącymi z masowej produkcji w marketach. Celem święta chleba i piernika będzie również integracja środowiska branżowego, stworzenie i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy producentem i konsumentem, ukazanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także promocja wiodących na polskim rynku firm, które związane są z piekarnictwem i cukiernictwem. Na wszystkich miłośników zabaw wśród zapachów świeżego chleba czekać będzie wiele nowatorskich, ciekawych rozwiązań, m.in. festiwal rzeźby chlebowej oraz otwarta pracownia animacji piekarskich i cukierniczych z pokazami wypieku chleba, ciast i pierników. Nie zabraknie również atrakcji dla młodszych i starszych. Jak mówi burmistrz Artur Urbański, od dłuższego czasu już pracujemy nad organizacją tegorocznej edycji Święta Chleba i Piernika, która zastąpi poprzednią formułę międzynarodowych targów chleba. Jestem już po rozmowach ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej i mam zapewnienie jego prezesa Stanisława Budki, że stowarzyszenie obejmie honorowy patronat nad imprezą oraz zaangażuje się w jego organizację od strony branżowej. 13 listopada ubiegłego roku na spotkaniu z prezesem Budką oraz Stanisławem Furtakiem ustalono szkielet imprezy oraz najważniejsze punkty programu. Z kolei na spotkaniu ze Stowarzyszeniem w Radomiu przy okazji spotkania świąteczno-noworocznego braci piekarskiej z całej Polski szeroko przedstawiono projekt imprezy oraz przekazano stosowne zaproszenia najlepszym piekarzom i cukiernikom w kraju jednocześnie czynione są starania o honorowy patronat prezydentowej Anny Komorowskiej i wszystko wskazuje na to że święto chleba i piernika będzie naprawdę wyjątkowe zarówno dla piekarzy i cukierników jak i uczestników imprezy którzy licznie przybędą do naszego miasta z całego